książka Ewy Aszkiewicz, Kuchnia Polska. Jest to bogato ilustrowana książka kucharska, zawierająca przepisy na szybkie przekąski, dania główne i desery w pomysłowym układzie według ilości czasu potrzebnego na przygotowanie potrawy z informacją na temat ich kaloryczności, stopnia trudności i kosztu składników. Hubert Juśków i Wojciech Rosiński, Druga młodość Supermana. Przeznaczony dla mężczyzn po 40, poradnik, którego autorzy, chirurg i koszykarz, trener oraz pedagog przekonują, że złe samopoczucie i rozmaite dolegliwości, takie jak bóle stawów czy kręgosłupa w średnim wieku, to najczęściej wynik niezdrowego trybu życia i lepiej niż kliniczna medycyna poradzi sobie z nimi odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Autorzy są wiarygodni zarówno ze względu na swoje doświadczenie zawodowe, jak i wiek, taki sam jak potencjalnego adresata ich książki. Potrafią przekazać zalecenia w sposób zrozumiały i rozsądny, a przy okazji żywieniowych porad czy programu treningowego przemycić sporą dawkę wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu. Konstanca Miriano, poślub ją i bądź gotów za nią umrzeć oraz wyjdź za mąż i poddaj się. To dwa poradniki psychologiczne, adresowane jeden do kobiet, drugi do mężczyzn, napisane przez włoską dziennikarkę telewizyjną, współpracującą z papieską radą do spraw świeckich. Używając formy listów i odpowiedzi na nie, autorka zamieszcza w nich poparte własnym doświadczeniem życiowym porady dotyczące miłości, małżeństwa i rodziny, napisane w żartobliwym stylu, zawierają często odwołania do etyki chrześcijańskiej. Stevie Parle, Emma Gracet, Wyprawy po przyprawy. To książka autorstwa prowadzących program kulinarny, od którego tytuł zapożyczyła, emitowany na kanale Kuchnia Plus. Zawiera przepisy z różnych stron świata, uporządkowane według głównych przypraw. Są to m.in. chili, gałka muszkatałowa, goździki i pieprz. Publikacja bogato ilustrowana, zawiera także informacje dotyczące zastosowania przypraw w medycynie naturalnej. Pawlikowska, blondynka na językach, dwa kolejne tomy nietypowych poradników do nauki języka obcego, opracowanych w formie właściwie kursu rozmawiania w języku obcym. Uczy mówienia i rozumienia bez gramatyki i zapamiętywania słówek. Według autorki języka można nauczyć się instynktownie, najpierw trzeba zapamiętać dane wyrażenia i zdania, potem systematycznie powtarzać, a wreszcie budować własne na zasadzie logiki. Poprzednio prezentowaliśmy hiszpański i włoski. Magdalena Staniek, Nieśmiałość, zmień myślenie i odważ się być sobą. To poradnik autorstwa psycholog, specjalistki z zakresu relacji interpersonalnych, komunikacji i psychoterapii poznawczej, a ponadto trenerki umiejętności społecznych. Prowadzi czytelnika przez kolejne etapy terapii poznawczo-behawioralnej, ucząc zmianę sposobu postrzegania siebie i otoczenia, rozumienia uczuć i kontroli myśli tak, by pozbyć się nieśmiałości. Autorka chętnie sięga po tak zwane przykłady z życia, wyjaśniając emocje, które powodują powstawanie lęków wpływających na samoocenę. Książka napisana bardzo przystępnie. Trini Woodall i Susanna Konstantin, Całkowita przemiana. Poradnik autorstwa znanych brytyjskich stylistek i dziennikarek zajmujących się modą.
gospodyń kilku programów TV. Trini i Suzana radzą czytelniczkom, jak odmienić swój wygląd w ciągu jednej doby. Zanim jednak przedstawią logistykę kluczowych 24 godzin, co czynią na końcu, omawiają kolejno 12 typów sylwetek i odpowiednich dla nich strojów, tłumaczą zasady doboru kolorów, wzorów i faktur materiałów, a także radzą, jak domowym sposobem przerobić ubranie, które już nam się znudziło, zniszczyło lub było nietrafionym zakupem. Dodają również garść informacji na temat fryzury i makijażu, według potrzeb.